Chcielibyśmy znowu skupić się nad Bożym Słowem. Wierzę, że nigdy nie dość. Nigdy nie dość tego, żeby rozmyślać nad tym, co Bóg powiedział. Powiem, to chyba najważniejsza rzecz, którą człowiek może zrobić w swoim życiu. Rozmyślać nad tym, co powiedział jego Stwórca. Każdy z nas, bez wyjątku, starszy czy młodszy, dzisiaj otrzymał od Boga coś bardzo szczególnego i coś wyjątkowego. Coś, co wyróżnia nas od całego stworzenia. Coś, co w bardzo indywidualny sposób upodabnia nas do Stwórcy. I jest uważana za jedną z najważniejszych cech naszego człowieczeństwa. To prawo do podejmowania decyzji. To taka posiadanie własnej woli. To nasza wola. To dzięki niej żyjemy tam, gdzie żyjemy. Tam, gdzie dzięki niej przebywamy. Ona decyduje o tym, w jakim środowisku się obracamy, jak reagujemy i co robimy w danej chwili. Ona decyduje, co kupić, co sprzedać, co mówić, czy odpoczywać, czy pracować i tak dalej. Dar ten wykorzystywany jest przez nas bodajże prawie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Bardzo często przynosi nam satysfakcję i wiele radości, kiedy zbieramy jego dobre owoce. Ale życie jest inne czasami. I dostrzegamy, że nie zawsze nasza wolna wola prowadzi nas do dobrych rzeczy. Nie zawsze nasze decyzje czy wybory, a później ich owoce są przyjemne i dają nam korzyść, a wręcz przeciwnie. Szkodzą naszemu życiu lub je niszczą. Przyczyn tego może być wiele. Ale wszystkie one mają źródło w jednym miejscu. Nasza świadoma możliwość wyboru, nasza wola została skażona przez grzech. I od tej pory, czy chcemy tego, czy nie, pojawiają się owoce śmierci. To, co miało służyć naszemu dobru i przynosić radość, stało się przez grzech złem i sprowadziło na nas przekleństwo. To nie jest długi wstęp, baczcie, ale to jest prawda. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, otwórzmy, 7 rozdział. Tu będzie na górze wyświetlany tekst, i co nie mają, to mogą czytać, ale zapraszam ci, którzy mają swoje Biblię, żeby czytali Boże Słowo, bo nigdy nie dość, nigdy nie dość. 7 rozdział, od 18 do 21. List do Rzymian, 7 rozdział, od 18 do 21. Paweł odkrywa przed nami pewną smutną tajemnicę. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albo nie czynię tego, nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. W innym przekładzie słowo zakon jest zastąpione słowem prawo. Znajduję tedy w sobie prawo, tak jak prawo przyciągania ziemskiego. Znajduję sobie wtedy w sobie prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Czy zauważamy tu pewien konflikt, pewną sprzeczność? Mam dobrą wolę, chcę dobrze czynić. Ale ostatecznie zamiast dobrego wychodzi coś wręcz przeciwnego. Wychodzi zło. Konflikt ten rozpoczął się z chwilą, gdy pierwszy człowiek, mając wolny wybór pomiędzy dobrem i złem, wybrał zło. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, 3 rozdział. Znowu zapraszam, byśmy otworzyli. I tam czytamy. Od 2 wiersza, 3 rozdział, 1 Księgi Mojżeszowej, 2, 3 i 6 wiersz. A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoc z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się jego dotykać, abyście nie umarli. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia
i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Pomimo wyraźnego ostrzeżenia ze strony Boga, pomimo tego, że Bóg dał ostrzeżenie, pomimo tego, że powiedział o tym, żeby tego nie robić, bo będą problemy, człowiek, kierując się pożądaniem i tym, co jest miłe dla oczu, wybiera to, co mu szkodzi i przynosi śmierć. Konsekwencją takiego wyboru było oddalenie od oblicza Bożego, co przyniosło za sobą zmianę stanu człowieka, gdzie już później jego zabiegi i dążenia aż do samego dzisiejszego dnia są ustawicznie złe i przynoszą problemy i ciągłe nieszczęścia. Pierwsza Mojżeszowa 6:5. Ktoś może zapytać, dlaczego więc Bóg tak to urządził, że dał człowiekowi możliwość wyboru. Gdyby jej nie było, nie byłoby problemów. Gdyby nie było wyjścia drugiego, jakiejś alternatywy, problem nie powstałby. Ale chciałbym zadać pytanie, czy chcielibyśmy, by ktoś nas kochał dlatego, że musi, że nie ma innego wyjścia, że nie ma wyboru? Czy taką relację z drugim człowiekiem byśmy akceptowali? Czy w głębi duszy takiego związku byśmy chcieli? Pomyślmy. Miłość i wolność są bardzo blisko ze sobą spokrewnione. Jedno bez drugiej nie istnieje, a jeśli jednej z nich zabraknie, wtedy człowiek doświadcza szkody. Biblia mówi, to już było dzisiaj powtarzane, Bóg stworzył nas do relacji z Nim. Czytamy w Księdze Rodzaju, że Pan spotykał się z człowiekiem w ogrodzie, że rozmawiał z nim, dzielił się z nim tym, co stworzył, troszczył się o jego potrzeby i powierzał mu swoje odpowiedzialności. To wszystko miało dać poczucie prawdziwej więzi, nigdy i nigdzie dotąd niespotykanej. To miało być coś nowego i wyjątkowego we wszechświecie. Ta relacja nie miała opierać się na przymusie, nakazie czy zarządzeniu, ale raczej na wolnej, nieprzymuszonej woli człowieka, by być z Bogiem i czynić to, co Jemu się podoba. Kto wie, jak wtedy potoczyłaby się nasza przyszłość, gdybyśmy tego nie popsuli. Kto wie, gdzie byśmy byli, gdyby nie ten zły wybór. Echa tej tragedii dość wyraźnie widzimy w Księdze Jonasza. Otwórzmy Księgę Jonasza, gdzie opisany jest krótki fragment jego życia, pewien urywek, gdzie Jonasz dostał słowo. Księga ta zaczyna się, jak żadna inna, dość zaskakująco. Księga Jonasza, pierwszy rozdział od 1 do 4. Posłuchajmy. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby przed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu. Tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Nie wiemy dokładnie, czym zajmował się Jonasz, kiedy nie prorokował. Nie wiemy, co robił. Jakie miał upodobania, czy był żonaty, czy miał dzieci, czy miał jakieś rodzeństwo. Nawet nie wiemy, ile miał lat, kiedy doszło go Słowo Boże. Ale już na podstawie tego tekstu wiemy, że Jonasz miał swoje plany. Miał swoje plany w stosunku do swojego życia. I bardzo mocne chęci, by te plany realizować. Czy to złe, gdy ktoś ma pomysł na swoje własne życie? Czy to złe, mieć marzenia i je urzeczywistniać? Nie, to nie jest złe. Mamy do tego pełne prawo, każdy z nas. Bóg błogosławi
takim zamierzeniom. Ale złem to staje się wtedy, kiedy w moim albo w twoim życiu nie bierzemy pod uwagę Boga i Jego słowa. Jonasz miał coś zrobić dla Boga, ale to nie pasowało do jego światopoglądu. To było sprzeczne z tym, co sobie sam ułożył, co wybrał dla siebie samego. Zdecydowany sprzeciw w stosunku do Boga skończył się, jak każdy zna, i nawet małe dzieci ze szkółki niedzielnym, bardzo mocnym doświadczeniem, które niektórzy dzisiaj w ogóle nie wierzą, że zaistniało. A Jonasz na pewno pamiętał je do końca swoich dni. Bóg nie zostawia człowieka samego z jego złymi wyborami. To jest cudowne. To jest wspaniała obietnica. Bóg nas nie zostawia. Ale druga obietnica jest troszeczkę gorzka dla nas. Ale często w przypadku, jak w przypadku Jonasza, chwieje łódką naszego życia, posyłając różne doświadczenia, by przypomnieć nam o sobie. Halo, jestem tutaj. Halo, mówi Pan. Jeśli chcesz przeżywać w swoim życiu dobre rzeczy, nie możesz odsuwać od siebie mojego słowa. Przypowieści 8, 14, 21 czytamy, bo u mnie jest rada, u mnie zdrowy rozsądek, mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta, dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto. Złoto wyborne, moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniam ich skarbce. Bóg zawsze wybiega dalej niż poza granicę naszego rozumowania, naszych malutkich planów. Czy trzeba lepszej zachęty? Czy trzeba większego świata, by wybrać Bożą wolę? Paweł, przypominam, powiedział nam, nie mieszka w nas dobro. Nasza wola jest skażona. Nie powielajmy błędów proroka, ale cierpliwie szukajmy Pana i Jego woli w swoim życiu, wykonujmy ją, śmiało oczekując Bożej akceptacji i błogosławieństwa. Księga Jonasza to historia nie tylko krnobnego proroka, jego złych wyborów czy przykrych konsekwencji za tym idących, ale także, i to przede wszystkim, Księga Jonasza to księga o łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski Bogu, który żałuje nieszczęścia. Jonasza 4,5. Nie wierzycie? Tam jest napisane. Bóg łaskawy, cierpliwy, pełen łaski, który żałuje nieszczęścia. Ten dobry Bóg daje każdemu z nas wolną wolę i respektuje ją według swoich praw. Ale dobrowolnie nie oznacza, że można czynić, co nam się chce, bez konsekwencji. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. Dobrowolnie wybieramy, co siejemy, lecz nie możemy dobrowolnie wybrać żniwa. Ono jest nierozłączne z wyborem, jakiego dokonamy. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla ciała, rządź będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, rządź będzie żywot wieczny. Czego uczy nas Boża akceptacja naszej woli? Ano tego, że my musimy też uczyć się akceptować innych, akceptować ich wolę. Czy wtedy nie mamy odpowiedzialności za innych? Oczywiście, że mamy. Na przykład odpowiedzialność na nasze dzieci małe, które wychowujemy. Wtedy rodzice nie mogą pomyśleć w ten sposób, że dzieci mają wolną wolę i wszystko, co robią, ma być dobrowolne. Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dzieci, lecz im starsze dzieci się stają, tym bardziej musi być zachowana rozsądna granica pomiędzy dobrowolną wolą dziecka a odpowiedzialnością za jego wychowanie. Tutaj mamy wiele do nauczenia, by nie panować nad swoimi dziećmi, nie prowokować ich, nie czynić ich podobizny na wzór nas samych. Mamy być przykładami dla naszych dzieci, nosić je w naszych sercach i za nie się modlić, mieć z nimi kontakt i wkładać w nie zrozumienie zamiast dawania mnóstwa
reguł. To również, kiedy mamy do czynienia, te prawo działa w stosunku wtedy też, kiedy mamy do czynienia ze sobą nawzajem. Przykład, tak jak Paweł traktował Filemona. Otwórzmy księgę Filemona. 8, 9 i 14 wiersz. Paweł prosi Filemona, by przyjął więźnia Onezyma, który nawrócił się w Rzymie. I posłuchajcie, co pisze. Dlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę. I dalej w wersecie 14 mówi, ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, ale z dobrej woli. Respekt dla drugiego człowieka, dla woli jest szczególnie ważny wtedy, kiedy służymy i udzielamy się w zborze. Wtedy mądrość nas może uczyć dobrych praw, jak mamy się obchodzić ze sobą nawzajem. Z drugiej zaś strony nie możemy panować nad innymi, ani ich karcić lub czegoś od nich żądać. Jezus powiedział, wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą z nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu. Oddać swoje życie to być podobnym do Jezusa. Nosić w sercach jeden drugiego, modlić się nawzajem o siebie, napominać miłością, podsycać wzajemną miłość do Pana, by dar był dobrowolny. Bo tylko ochotnego dawcę Bóg miłuje. I na takim dawcy wierzę mu zależy. Bo ostatecznym zamiarem jest to, by jak najwięcej osób w wolnym wyborze przyjęło Bożą wolę. Najlepszym tego przykładem jest Jezus. Czytamy w liście do Hebrajczyków 10:7. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. 12-letni Jezus powiedział do swoich rodziców, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? A w czasie publicznej działalności wiele razy Jezus mówił, że czyni zawsze to, co się Ojcu podoba. Moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał. Jezus porównuje to do pokarmu. Co czyni pokarm w naszym ciele, kiedy jesteśmy głodni i spożywamy? Przyjemne uczucie. Czynienie woli Bożej jest czymś przyjemnym. Bo nie jesteśmy sami. Mamy wsparcie od Tego, którego wolę czynimy. Jezus podkreślał cuda, że dziełami, które Ojciec kazał Mu spełnić, że przyszedł na świat, aby świat poznał, że miłuje Ojca i jak Mu Ojciec rozkazał, tak czyni. I w ogrodzie Getsemane Jezus mówi zadziwiające słowa. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Czy wola Jezusa zła była? Na pewno nie. On przecież powiedział o sobie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus mógł iść swoją drogą, ale jej nie wybrał. Wybrał wolę Ojca i dzięki temu Bóg mógł przygotować nam drogę zbawienia w Jezusie. Czytamy w 6:40, Jana 6:40, a to jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. A ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Modliliśmy się dzisiaj modlitwą pańską. Tam jest takie słowo, bądź wola Twoja. Wola Boża to Boży plan. To Boży zamiar względem Ciebie i mnie. On pragnie, by wszyscy przyszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Chce dzielić się swoją miłością, swoim życiem, wiekuistym szczęściem z każdym z nas. Pomyślmy o tym. Bo ważne jest badać wtedy swoje własne życie, sprawdzać swoje życie, czy jest zgodne z Bożym zamierzeniem. Musimy wziąć to pod uwagę, jeśli poważnie myślimy o wieczności z Bogiem. Jezus powiedział bardzo mocne słowa. Zawsze się wzdrygam przed tym, żeby to czytać na tym miejscu.
Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Apostoł Paweł później, wiele dziesiąt lat później mówi, daje radę nam wszystkim, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Inaczej mówiąc, nie upodabniajmy się do stylu życia, jaki świat narzuca. Z ich priorytetami. Nie idźmy za jego przykładem. Nie kierujmy się własnym egoistycznym interesem, tak jak świat to czyni. Ale bierzmy wzór Jezusa i odnówmy nasz umysł Słowem Bożym, a będziemy wiedzieli, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Bóg nie narzuca nikomu swojej woli, lecz okazuje cierpliwość względem każdego z nas, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy byli zbawieni, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, których nie możemy wybrać. Nie możemy wybrać sobie pogody. Nie możemy wpłynąć na to, gdzie się urodziliśmy. Czy urodziliśmy się z dużymi uszami, czy z krótkimi rękoma, czy z gęstymi włosami, niebieskimi oczyma, czy w innym kolorze. Nie mamy wpływu też i na to, jak ludzie zareagują na nas, jak będą reagować na naszą osobę. Ale możemy wybrać miejsce, gdzie spędzimy wieczność. Każdy z nas. To poważny wybór. Bóg nie może zmusić nas do tego, gdzie spędzimy tą wieczność. Niebo musimy wybrać sami z własnej, nieprzymuszonej woli. Bóg wszystko przygotował. Bóg każdemu z nas przygotował wszystko. Wybierz życie. Wybierz życie z Bogiem. Zapraszam, żebyśmy powstali. Panie, dziękujemy Ci za Twoje życie, za to, że chcesz dzielić się z każdym z nas życiem wiecznym, dlatego, że posłałeś Jezusa i to jest cudowne, Boże, że mamy Zbawiciela, przez którego Ty przyjmujesz nas do nieba. Dziękuję Ci za to. Pomóż każdemu z nas pełnić wolę Twoją. Pomóż, aby nasze życie mogło podobać się Tobie, by chwała Tobie płynęła. Daj nam rękę, Boże, swoją codziennie, byśmy mogli iść z Tobą. Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam, aż dusza moja stanie u niebios bram. Amen.